Falsyfikaty z epoki to jedne z ciekawszych pamiątek fałszerskiej działalności ówczesnych ludzi, które można włożyć do zbioru i urozmaicić go. Na niniejszej aukcji mieliśmy to szczęście, że został nam powierzony właśnie bardzo ciekawy mały zbiorek fałszerstw z epoki ortów gdańskich. Mały, ale bardzo okazały, gdyż zawierający, tak jak ta pozycja, czyli 835, wczesny rocznik, który rzadko spotyka się w ogóle w formie fałszerstwa. Raczej z tych fałszowanych ortów, które się spotyka w handlu, to są roczniki 20, najczęściej lata 25, 4, 6, lata 14, lata 10, czyli tak jak tutaj 14, są monetami bardzo rzadkimi w formie falsyfikatów. Ogólnie, jakby nie patrzeć, fałszerstwa epoki są dużo rzadsze od swoich oryginalnych odpowiedników. Tutaj mamy właśnie falsyfikat z epoki Orta 1614 i pokrótce przedstawię Państwu pozostałe monety z tego zbiorku. Pozycja 836 jest to inny typ fałszerstwa, gdyż jest to fałszerstwo bite specjalnie przygotowanymi przez fałszerzy stemplami. Co ciekawe, dość dobrze odwzorowującymi oryginał, ale niedoskonale, co wystarczy porównać sobie oryginał z fałszerstwem, by widzieć, ale to my, współcześni numizmatycy, mając duży pogląd na te monety, możemy łatwo stwierdzić, tak w epoce nie mam wątpliwości, że takie fałszerstwa przechodziły, normalnie krążyły w obiegu. Zresztą widać to po niniejszym egzemplarzu, naturalnie obiegowym, niewyłapanym, gdyż nie przedziurawionym, nie przebitym, wybitym w srebrze niższej próby. I właśnie na tym fałszerze mieli zarobek. Kolejna pozycja z tego zbiorku 837. Fałszerstwo z epoki Orta 1625. Fałszerstwo jedynie bielone, nie zaś bite w srebrze. Tu uderzone akurat centralnie, ale ładnie zachowane jak na fałszerstwa. I bardzo ciekawy ciąg fałszerstw są to pozycje od 838 do 841. Są to fałszerstwa wykonywane metodą przez nałożenie na rdzeń z innego metalu dwóch cienkich warstw srebra, specjalnie przygotowanych cienkich warstw, mianowicie z odbitymi reliefami oryginalnych monet. Tu mamy świetnie zachowany ten typ fałszerstwa, mimo właśnie wychodzącej śniedzi, korozji od obrzeża, które mu odpadł kołnierz, który jeszcze zaprezentuje przy innej pozycji. To relief, środek monety jest pięknie zachowany. Sam typ fałszerstwa rzadki, tutaj właśnie w pięknym stanie, jak na to fałszerstwo. Pozycja 839 właśnie pokazuje, jak te fałszerstwa były podatne na uszkodzenia i wpływy, czynniki środowiskowe. Nawet przetarcia tego cienkiej warstwy srebra powodowały, że szybciej korodowały. Tu również ładny egzemplarz, ale już właśnie z ubytkami tego srebrzenia. Niniejsza moneta to 839 pozycja. Na rewersie monety już ubytki wyraźniejsze. O, ułożyłem go w końcu. I pozycja 840 to z kolei bardzo ciekawa pozycja, gdyż wyróżniająca się obecnością zachowanego fragmentem tego otoku rzadko spotykany dodatek. Pozycja 840.